Na czarnym tle obraca się złoto-granatowe logo NBP. Po środku budynek siedziby banku, powyżej godło Polski, powyżej złotej obręczy napis Narodowy Bank Polski. Poniżej napis Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Poniżej napis Transmisja konferencji rozpocznie się za kilka minut. Kadr na profesora prezesa Adama Glapińskiego stojącego za granatowym pulpitem z logo NBP. W tle 6 flag Polski. W trzecim planie telebim, na którym pojawiają się omawiane wyniki finansowe. Drugi kadr na profil prezesa Adama Glapińskiego, a w tle na białych stolikach wzorcowa moneta i banknot kolekcjonerski Mikołaj Kopernik. Plansza końcowa, logo NBP z podpisem koniec transmisji. Dziękujemy za uwagę. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa dzisiaj widzieć i przywitać. Na początku chciałem Państwu, proszę Państwa, zaprezentować, pochwalić się nowym polskim banknotem przygotowanym przez Narodowy Bank Polski. No jest niesamowity zupełnie. Pierwszy raz w historii tak piękny i tak nowoczesny banknot. Całkowicie polimerowy. Jak to się mówi, niemożliwy do podrobienia. Jak wiemy, to jak to jest. To jest wyścig wieczny, technologiczny między tymi, co podrabiamy, a tymi, co nie, co zabezpieczają banknoty, ale jest wyjątkowo piękny, to na pewno. Zupełnie niesamowity. Na skalę światową, mówię to z pełnym przekonaniem, znając banknoty produkowane w innych krajach. Jest też, proszę Państwa, piękna moneta poświęcona Kopernikowi, też zupełnie wyjątkowa, z dużym bursztynem wystającym po obu stronach. Bursztyny specjalnie selekcjonowane, wybrane. Jestem pewien, że też moneta, która otrzyma liczne nagrody na międzynarodowych konkursach. Jak wiedzą Państwo, często Narodowy Bank Polski dostaje takie nagrody za projekty banknotów i monet. I myślimy, że to jest ważna część naszej funkcji społecznej i naszych obowiązków społecznych. Przypominam, że Parlament ogłosił ten rok jako rok kopernikański. Rocznica 550 urodzin Mikołaja Kopernika. A naszym skromnym, czy też bardzo ambitnym zamiarem jest, żeby każdy Polak wiedział, że Mikołaj Kopernik nie tylko wstrzymał słońce, ruszył ziemię, Polski zrodziło go plemię, ale także, że był wybitnym ekonomistą, jednym z najwybitniejszych ekonomistów swoich czasów. Mikołaj Kopernik otwiera naszą serię, naszą paletę, bo już wybiliśmy wszystkie monety, wybitni ekonomiści polscy. W każdym podręczniku historii myśli ekonomicznej na świecie, od Chin, Indii do Europy, Mikołaj Kopernik znajduje sobie odpowiednie miejsce w swojej epoce. W Polsce przyjęło się go widzieć raczej tylko jako astronoma, wybitnego astronoma, który spopularyzował spostrzeżenie, że to nie Ziemia jest centrum obrotu sfer niebieskich. Że to Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie odwrotnie. Nie było to może nowe odkrycie, ale po raz pierwszy matematycznie wyliczone i zgodne z obserwacjami. My chcemy, żeby każdy student i każdy uczeń szkoły podstawowej wiedział też, że Mikołaj Kopernik był wybitnym ekonomistą. Szanowni Państwo, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Przypomnę jednocześnie, że jesteśmy, podobnie jak inne kraje w naszej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej, jak to się mówi najczęściej, po najsilniejszej w historii Rady zacieśnieniu polityki pieniężnej, w którym stopy wzrosły o 6,65 punktu procentowego. Inne kraje, te, które później zaczęły podnosić stopy, są daleko od takiego skoków stop procentowych. To podniesienie stóp procentowych do 6,65 nadal działa. To nie jest tak, że działanie tych podwyższonych stóp się skończyło. To nadal w kolejnych kwartałach oddziaływuje na gospodarkę, to zacieśnienie i ciśnie w dół inflację. Staramy się, jak Państwo wiedzą,
aby inflację zlikwidować nadmierną jak najszybciej, ale jednocześnie nie powodując tragedii i katastrofy humanitarnej, w poziomie życia, w stanie gospodarki i tak dalej. Tak jak wszystkie cywilizowane kraje. Inaczej mówiąc, wszystkie kraje zachodnie tak starają się walczyć z inflacją, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie spowodować dużego bezrobocia i masowej fali bankructw. To zawsze tak powtarzam a propos różnych gorąco krwistych publicystów, którzy proponują jakieś radykalne, gwałtowne, nieodpowiedzialne podwyżki stóp procentowych, które by spowodowały 20% na przykład bezrobocie i oczywiście szybkie wygaśnięcie inflacji, bo by nie było popytu na produkty produkowane przez przedsiębiorstwa, a tym samym przedsiębiorstwa by też upadły. Wszystko razem by spowodowały taki spadek popytu i taką katastrofę gospodarczą, że inflacji by nie było. Nie o to oczywiście chodzi. Inflację obniżamy tak szybko, jak na to pozwalają okoliczności. Proszę pamiętać, że my oddziaływujemy tylko po stronie popytowej, podczas gdy ta inflacja jest spowodowana szokami podażowymi, które przyszły z zagranicy. Generalnie rzecz biorąc, spowodowanymi najpierw przez pandemię, a później przez agresję Rosji na Ukrainę. Przedstawię teraz pokrótce uwarunkowanie naszej wczorajszej decyzji. No, koniunktura gospodarcza na świecie słabnie. Słabnie tempo wzrostu gospodarczego. Trwają spekulacje, w którym kraju będzie recesja, w którym nie będzie, w szczególności czy w Niemczech będzie recesja, czy nie będzie, bo Niemcy są naszym głównym partnerem, najsilniej na nas oddziaływują. Niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, to wzrost gospodarczy na świecie będzie niski w tym roku, w 2023 roku. Znacznie niższy niż w roku ubiegłym. Globalna koniunktura będzie słaba. Tym samym ryzyka dla światowej gospodarki są skierowane w dół. Jeśli to może być trochę gorzej. W szczególności w strefie euro, czyli naszego głównego partnera, strefa euro jako całość, wzrost PKB obniżył się do zaledwie 0,1% kwartał do kwartału. Czyli prawie w ogóle się nie zmienił. W Niemczech poziom PKB spadł. Zmniejszył się o 0,2 wobec poprzedniego kwartału. Taka jest sytuacja. Oczywiście jest niekorzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, wzrostu gospodarczego, ale korzystne z punktu dezinflacji, z punktu obniżania się inflacji, sprowadzania jej do odpowiedniego poziomu. Wynika to głównie, ta słaba koniunktura, z wysokich cen energii, które duszą gospodarkę. Wysokie ceny energii negatywnie wpływają na produkcję i nastroje w przemyśle, ograniczają wynagrodzenia i konsumpcję we wszystkich krajach europejskich, we wszystkich krajach świata. Jak wiemy, ceny surowców zeszły z tego najwyższego poziomu. Najważniejsze jest to, że wyraźnie zmalało, czy zmniejszyło się, czy w ogóle zredukowały do zera ryzyko niedoborów gazu w Europie, o czym jeszcze niedawno było tak głośno. Dalszy spad cen gazu następuje. Gaz kosztuje już mniej niż przed agresją rosyjską. Jednak w przypadku gazu, węgla, ceny są nadal kilkakrotnie wyższe niż kiedyś. Nie spełniły się przepowiednie różnych czarnowidzów co do zimnej Europy, co do ziemnących ludzi, społeczeństw w czasie tej zimy, także i w Polsce. No w Polsce jest specyficzna sytuacja, bo jest ta przedłużona kampania wyborcza, wszystko jest wyolbrzymiane i mieliśmy mnóstwo przedstawianych hipotetycznych obrazów, jak to Polacy będą marznąć, jak węgla nie będzie w ogóle. Zresztą przedtem miało nie być innych rzeczy, cukru i tak dalej. Chleb miał kosztować na koniec zeszłego roku najtańszy 30 zł. Trwają poszukiwania takiego chleba w Polsce, jak wiecie. Wszystko zdrożało, no ale nie aż tak. Szczęśliwie węgiel jest, gaz jest. Rząd robi wszystko, co może, żeby ceny tych niezbędnych do życia podstawowych produktów rosły minimalnie. To znaczy, żeby maksymalnie ograniczyć wzrost cen. Te kolejne tarcze antyinflacyjne też się znakomicie przyczyniają do tego, że inflacja jest niższa.
Inflacja w tej chwili na świecie pozostaje jednak nadal wysoka, choć w ostatnich miesiącach się w wielu krajach obniża. Doszliśmy do tego radosnego momentu, że napływają informacje o obniżającej się inflacji w innych krajach. One są radosne także dla Polski, bo oczywiście obniżanie się inflacji w innych krajach oddziaływuje na hamowanie tempa wzrostu inflacji w Polsce i na obniżanie się jej. Spadkowi inflacji na świecie sprzyja zarówno obniżanie się cen surowców, energii, ale też złagodzenie napięć w tych słynnych łańcuchach globalnych dostaw. Przede wszystkim z Chin, pamiętacie, po pandemii to był ten główny problem, jak odrodzić te, odbudować te łańcuchy dostaw. No ale też osłabienie popytu sprzyja obniżaniu się inflacji. Generalnie popyt słabnie, siła nabywcza zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych maleje i tym samym maleje presja inflacyjna na wzrost cen. Także od tej strony inflacja ulega zahamowaniu. W efekcie w grudniu inflacja w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro, w europejskich gospodarkach poza strefą euro obniżyła się. Mimo to roczny wskaźnik inflacji pozostaje wysoki nadal, mimo tego obniżenia. Przykładowo w krajach bałtyckich, należących do strefy euro, posiadających walutę euro, roczna inflacja wciąż przekracza 18%. Na Łotwie jest bliska 22%, chociaż to są kraje euro. Niektórym się wydaje, że wystarczy być w strefie euro, żeby inflacja była niska. Nie, to zależy przede wszystkim od poziomu rozwoju gospodarczego i od tego, jakie tempo wzrostu w tych krajach były, tak generalnie mówiąc. Im wyższe tempo wzrostu dane kraje posiadały, im niższego pułapu startowały, tym trwale inflacja jest wyższa. Zresztą zawsze była wyższa, także przed pandemią, przed kryzysem. Kraje szybko rosnące mają wyższą inflację, kraje wolno rosnące niższą albo w ogóle jej nie mają. Kraje bogatsze mają niższą inflację, kraje na drodze rozwoju szybkiego dochodzenia do tego bogactwa wyższą. To jest ogólna tendencja światowa. Jeśli się chce mieć szybki wzrost gospodarczy i szybki wzrost dobrobytu, to trzeba tolerować nieco podwyższoną inflację. Dlatego w Polsce, jak Państwo wiedzą, w wielu krajach europejskich i światowych przyjmuje się coś w rodzaju jakiegoś wskaźnika inflacyjnego, który się chce osiągnąć, który jest pożądany, który jest właściwy. W Polsce to jest 2,5 od pewnego czasu plus minus 1, czyli aż do 3,5% inflacji rocznie. Jeśli gospodarka szybko rośnie, to taka inflacja jest z tego punktu widzenia najwłaściwsza. Nie zero, tylko właśnie 2,5 plus minus 1. Od tego jesteśmy daleko, ale to już jest w zakresie, w perspektywie tej wizji, którą przedstawiamy w naszych projekcjach inflacji. Do tego zmierzamy i do tego dojdziemy, ale stopniowo, krok po kroku, a nie spadając na głowę ze schodów, tylko schodząc ze schodów stopień po stopniu. Jeśli chodzi o politykę pieniężną na świecie, główne banki centralne świata podwyższyły ostatnio stopy procentowe, choć rezerwa federalna zmniejszyła skalę podwyżek, które wcześniej były zapowiedziane. Proszę pamiętać, że te banki centralne w tych głównych krajach zaczęły proces podnoszenia stóp procentowych rok mniej więcej po tym, jak Narodowy Bank Polski i kraje Europy Środkowo-Wschodniej to zrobiły, kierując się swoimi racjami. Każdy kraj ma trochę inną perspektywę, ale generalnie te kraje najbogatsze, te największe banki centralne świata zaczęły proces podwyższania stopniowego rok po Europie Środkowo-Wschodniej. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej generalnie podniosły stopy procentowe do pożądanego pułapu, który chłodzi gospodarkę do żądanego poziomu, i zatrzymały się. W tym Polska na poziomie, jak Państwo wiedzą, 6,65. Ten poziom uważamy za właściwy, za należyty w tym procesie dochodzenia do normalnego poziomu wzrostu cen. Ale oczywiście, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to podnoszenie stóp procentowych w innych bankach centralnych, w tych głównych bankach centralnych, też zadziała dezinflacyjnie
i tym samym przyczyni się do tego pośrednio, że inflacja w Polsce dostanie dodatkowy impuls, aby być niższa. Po prostu nasz handel z tymi krajami, nasza wymiana ekonomiczna spowoduje, że te całe procesy obniżania inflacji przenoszą się do Polski. Sytuacja w kraju generalnie, jeśli chodzi o sferę finansową, inflację, wzrost. Wzrost, jak Państwo wiedzą, zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS-u, wzrost PKB w zeszłym roku, w 2022 roku, w 2022 roku wyniósł 4,9, prawie 5%. Jak można ocenić ten wynik? No to jest wyjątkowo dobry wynik. Na tle innych krajów europejskich i świata to jest bardzo dobry wynik. To jest nadal bardzo szybkie tempo wzrostu w tej bardzo trudnej światowo sytuacji. To co wiemy dzisiaj, jeśli chodzi o dane miesięczne za grudzień, to dynamiki wszystkich trzech, bo nie mamy pełnych danych, wyników, to dynamiki wszystkich trzech podstawowych kategorii, to jest sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej obniżyły się. Czyli koniunktura obniża się, tempo wzrostu obniża się. Jest to zgodne kierunkowo z wcześniejszymi prognozami wskazującymi na znaczące osłabienie koniunktury. To jest zjawiskiem negatywnym z punktu widzenia wzrostu PKB, ale pozytywnym z punktu widzenia walki z inflacją i obniżania inflacji. No niemniej pewne sygnały z zagranicy, a także lepsze dane o PKB z kraju niż się wszyscy spodziewali, wskazują, że Polska będzie stopniowo wychodzić z obecnego spowolnienia, że to będzie miękkie lądowanie tak zwane, że nie będzie recesji. Zejdziemy z tempem wzrostu nisko, ale stopniowo, łagodnie, bez znaczącego wzrostu bezrobocia, bez w ogóle widocznego bezrobocia i później z powrotem wrócimy do właściwego sobie, właściwego tempa wzrostu. Tempo wzrostu gospodarczego będzie więc umiarkowane, ale perspektywy gospodarcze Polski są lepsze, znacząco lepsze niż dla wielu innych krajów europejskich. Proszę pamiętać, że w pandemii, w kryzysie pandemii, w kryzysie związanym z agresją rosyjską nadal Polska cały czas zbliżała się i zbliża do poziomu rozwoju gospodarczego krajów Europy Zachodniej. My nadal kontynuujemy nasz, że tak powiem, pościg. To jest pościg wszystkich Polaków pracujących, ciężko pracujących, żeby osiągnąć poziom konsumpcji, poziom dobrobytu krajów Europy Zachodniej. I w trakcie tego kryzysu inflacji, wojny, przedtem pandemii, cały czas ten dystans pokonujemy. Mówiłem kiedyś Państwu, to wzbudza niechęć i żarty ze strony tych, którzy źle życzą Polsce i w ogóle się nie potrafią cieszyć polskimi sukcesami, że jeśli się utrzymają obecne tendencje, no to w tej dekadzie dojdziemy do poziomu Francji, czyli kraju, no jednego z kilku najbogatszych krajów na świecie. Oczywiście nie zamożności w ogóle, bo zasoby polskich rodzin i zasoby przedsiębiorstw i tak dalej są nieporównywalnie niższe. Zostaliśmy zrujnowani, zrabowani w kolejnych wojnach światowych i byliśmy pod knutem sowieckim kilkadziesiąt lat. Ale jeśli chodzi o bieżące dochody, ich realny wymiar, bo mówimy oczywiście o sile nabywczej, to mamy perspektywę dojścia, jak dla Państwa obecnych na sali, młodych ludzi, no bardzo szybko. To jest coś zupełnie niesamowitego. Pod warunkiem, że nasza gospodarka będzie kierowana przez właściwych ludzi, rozsądnie, spokojnie, bez żadnych kreatywnych działań polegających na sztucznym przyspieszeniu albo sztucznym spowolnieniu. Rozważnie, stosownie do wiedzy, we właściwym momencie i tak dalej. Tak jak postępował Narodowy Bank Polski. W odpowiednim momencie podjął rozpoczęcie cyklu podwyżek, wbrew różnym niewczesnym krytykom w kraju, którzy dzisiaj nawet próbują coś w tej sprawie mówić, chociaż to jest zupełnie beznadziejna już argumentacja. Rozpoczęliśmy podwyżki we właściwym czasie, we właściwym tempie te podwyżki robiliśmy i mniej więcej we właściwym czasie zakończyliśmy. Oczywiście to trudno dokładnie mikroskopem wymierzyć, czy to powinno być 6,75, czy 7, czy 6,50, no ale mniej więcej we właściwym momencie. Dalsze radykalne podwyżki, o których niektórzy piszą, mogą być inspirowane tylko jakąś ideologią, chęcią zaszkodzenia Polsce,
czy z chęcią zaszkodzenia ładowi, który w Polsce istnieje, dopieczenia ludziom, jakieś idiosynkrazje, może społeczne, klasowe, nie wiem. Przed naszą wczorajszą decyzją wszyscy odpowiedzialni analitycy rynkowi spodziewali się właśnie takiej decyzji. Jesteśmy w tym momencie, że pewne rzeczy się stają oczywiste. Oczywiste jest w tej chwili, że powinniśmy mieć taką właśnie taktykę. Natomiast uważnie obserwujemy wyniki stycznia, grudnia i będziemy obserwować wyniki lutego, bo pamiętają Państwo, przewidywaliśmy, że styczeń, luty to będzie ten trudny moment, kiedy są nowe ceny administrowane i inflacja wzrośnie. Roczna dynamika inflacji CPI obniżyła się do 16,6. To są ostatnie dane, które mamy, aktualniejszych nie mamy. Głównie ceny energii powodowały tą inflację. Chociaż inflacja w miarę upływu czasu przenosiła się w coraz większym stopniu i przenosi się na inflację bazową. Ona się rozpływa, ona się wchodzi do cen wszystkich towarów, do kosztów, no i do płac. Płace bardzo długo rosły w takim tempie jak inflacja. Jeszcze kilka miesięcy temu płace wiernie towarzyszyły, średnia płaca oczywiście, towarzyszyła wzrostowi inflacji. Także jakieś rozważania, lamenty o tym kryzysie, że będzie głód powszechny, że ludzie nie będą mieli jedzenia, grzania i tak dalej, no były zupełnie bez sensu. Chociaż oczywiście inflacja jest takim strasznym zjawiskiem, które w różnym stopniu dotyka różne grupy społeczne. Jest tak, że dotyka jednych bardzo boleśnie, innych w ogóle, a jeszcze inni korzystają na inflacji. Ale od tego jest państwo, państwo w sensie rząd, parlament, inne instytucje rządowe, pararządowe, żeby to obserwować, żeby odpowiednią politykę socjalną stosować, te tarcze antyinflacyjne i tak dalej, żeby dbać o to, żeby wszystkie grupy społeczne w Polsce były niezagrożone w swoich podstawowych potrzebach. I to właśnie rząd robił. Mogą się czasem zdarzyć jakieś błędy, coś może być niezauważone, ale generalnie rząd doskonale to robił. Oczywiście z punktu widzenia inflacji, no to były działania, które szły w poprzek, czy przeciw naszej polityce NBP-u, który chciał inflację zdusić. Ale muszą być pewne, my to rozumiemy ze strony rządu, działania parlamentu, osłonowe, które osłabiają dotkliwość tej inflacji dla poszczególnych grup społecznych. To jest naturalne i każdy cywilizowany kraj, sfery zachodniej to szeroko rozumianej, czyli demokratyczny, musi tak robić. Bo tego żąda społeczeństwo, tego żąda parlament, który jest emanacją społeczeństwa wyrażoną przez demokratyczne wybory wolne i tego oczekuje rząd, który jest emanacją z kolei parlamentu. Od czasów rządu Jana Olszewskiego, rocznica jego śmierci właśnie minęła, mamy do czynienia z rządami demokratycznymi w Polsce. Rząd jest wybierany przez parlament, który jest wybierany w wolnych wyborach. Przypominam, że to był pierwszy rząd, bo to w szkole zdaje się tego słabo uczą. W 1989 roku nastąpiła jakaś tam demokratyzacja. Potem się zaczęła walka między tymi, co chcieli demokratyzować, a tymi, co chcieli po prostu demokracji. Zawsze należałem do tych drugich, bez żadnych przymiotników. Ta walka była trudna i na końcu się okazało, że Polska była ostatnim krajem pokomunistycznym w Europie, w którym były wolne wybory. Nie byliśmy żadnym liderem, tylko byliśmy w ogonie. Rząd Olszewskiego był pierwszym demokratycznie ustalonym w Polsce rządem. Poprzednie rządy to były tak w połowie komuniści, w połowie jacyś ludzie z opozycji, ale też często inspirowany w rozmaity sposób i tak dalej. Tak historia się potoczyła, nie ma co nad tym dywagować. Ale w demokratycznych krajach zawsze, proszę Państwa, walka z inflacją ma charakter cywilizowany. Od Stanów Zjednoczonych, które są bardzo wolnorynkowe na tle Europy. Muszą być osłony dla grup szczególnie zagrożonych. Ten proces musi być stabilny i ewolucyjny. To nie jest tak, że inflacja jest 15%, to się wali 15-procentową stopę procentową. Zamyka się całkowicie strumień kredytu, strumień pieniądza, wyrzuca się ludzi na ulicę, załamuje się wiele instytucji, wiele przedsiębiorstw i się wraca do
braku inflacji. No tak by się mogło dziać jakiejś tam wyśnionej przez niektórych pseudoliberałów wolnej konkurencji z połowy XIX wieku w Anglii, ale też nigdy tak nie było. Zawsze ten mechanizm przecież działa. Także bez demokracji. A już w demokracji on się tak właśnie dokonuje i w Polsce klasycznie, perfekcyjnie to jest robione. Sprowadzimy inflację jako Narodowy Bank Polski, to mówi, sprowadzimy inflację do właściwych wymiarów, do celu inflacyjnego. Zrobimy to we właściwym tempie, w maksymalnym tempie, który nie zaburzy ładu społecznego i spokojnego życia polskich rodzin. W miarę spokojnego, no bo nadal polskie społeczeństwo jest na tyle niezamożne, potwierdzam, niezamożne, że inflacja dotyka ich tak mocno. Jak będziemy tak bogaci właśnie jak Francja, jak rodzina francuska przeciętna, przynajmniej w dochodach realnych, to oczywiście, że zmiany kosztów żywności czy grzania nas tak mocno nie dotkną. Bo z naszego budżetu comiesięcznego będziemy mieli ten luz polegający na ograniczeniu wydatków luksusowych. Ale proszę zauważyć, że we Francji czy w Niemczech takie są bulwersowanie wynika z podwyżek cen tych podstawowych produktów, bo to jest psychologiczny element. Nigdy się nie docenia tego, co się ma, chce się utrzymania tego, co się ma i jeszcze więcej. Ale w Polsce szczególnie musimy tego pilnować. Dlatego nigdy Narodowy Bank Polski nie kwestionował polityki rządowej polegającej na osłabieniu dotkliwości inflacji dla tych szczególnie dotkniętych grup społecznych. Mogliśmy najwyżej polemizować, czy inne ekspertyzy przedstawiać dotyczące tego, czy dana grupa jest tą szczególnie dotkniętą, czy nie. To w przypadku kredytów hipotecznych taka debata istniała, prawda? Które grupy są szczególnie zagrożone, którym należy pomóc, a którym mniej, bo wszystkim się nie da. Na szczęście, proszę Państwa, doszliśmy do tego jasnego momentu. Pamiętają Państwo, ile było śmiechu i kpin z tego, że mówiłem, że jesteśmy na płaskowyżu. No płaskowyż to jest taki twór, wiele osób nie widziało, po górach nie chodziło. No gdzieś strome podejście, potem względnie równy poziom, ale góra, dół oczywiście w ograniczonym zakresie. A i potem równie gwałtowny spadek z powrotem. Zbliżamy się do tego punktu przegięcia drugiego, kiedy będzie gwałtowny spadek inflacji w dół. Mamy nadzieję, że to będzie po pierwszym kwartale. Od marca. Wszystkie dane kolejne szczęśliwie na to wskazują. Czyli może powiedzieć, że widzimy to światło w tunelu, ten szczęśliwy moment, kiedy będziemy mogli się cieszyć wreszcie, że inflacja z miesiąc na miesiąc będzie niższa. Jak niższa? Jaki będzie miała poziom? Docelowo przewidujemy, nasze kolejne projekcje to pokazują, no będziemy mieli następną w marcu, zobaczymy jak to wygląda, ale nasze projekcje pokazują, że to będzie gdzieś koło 8% w ostatnim kwartale. Może 7,7, może 7,8, no koło 8%. Ale to w kwartale. To już nie w imieniu Narodowego Banku Polskiego i analityków, bo tu model nam tego tak dokładnie nie powie. Mogę powiedzieć, że ja osobiście oczekuję, że w grudniu, że w ostatnim miesiącu, kwartału, no to inflacja może wynieść 6%. No 6% to oczywiście jest nadal podwyższona inflacja, bo my mamy cel 2,5 plus minus 1. Czyli ta górna część tego naszego jakby celu to jest 3,5. Ale 6% to jest słabo dostrzegalna inflacja. Psychologia ekonomiczna mówi, że 5% inflacja jest niedostrzegalna przez społeczeństwo. Społeczeństwo, proszę Państwa, jako zbiór ogólny. Bo poszczególne osoby, poszczególne grupy społeczne dostrzegają. Im ktoś jest mniej zamożny, tym bardziej dostrzega zmiany podstawowych środków żywnościowych i podstawowych kosztów obsługi mieszkania. Im ktoś jest bardziej bogaty, no tym jakby szerzej to widzi. Tak jak się kiedyś mówiło, z faktu, że lokomotywy tanieją, korzyści przeciętny człowiek żadnych nie ma. Chociaż wskaźnik jakiś jest. Oczywiście się nie bierze cen, no dzisiaj nie ma już lokomotyw, ale cen elektrowozów się nie bierze, ani spalinowych, nie bierze się do wskaźnika inflacji. On jest tak robiony, żeby był reprezentatywny. No ale 6% inflacja w grudniu naprawdę zasługiwałaby na uczczenie. Cieszylibyśmy się z tego. Znaczy, że już, no że inflacja jest pod kontrolą, że maleje i jesteśmy lada moment tego poziomu optymalnego. Żebyśmy byli niegroźni. Pamiętają Państwo, że
grożono powszechnie, że inflacja będzie kilkadziesiąt procent wynosiła. Roznamiętnieni politycy mówili, że pod koniec zeszłego roku już będzie 20%, że ponad 20% będzie wysoko na początku następnego roku. Zdaje się, no bo to wszystko jest warunkowe i nie mamy danych przecież, że udało nam się tego uniknąć. Nie tłamsząc jednocześnie nadmiernie społeczeństwa zbyt wysoką ceną pieniądza. Nasze zacieśnienie, to które już jest dokonane, cały czas sprzyja obniżaniu się inflacji w kierunku celu inflacyjnego. Cały czas. Ono nie przestało działać, jak my przestaliśmy podnosić stopy. Żeby to było dobrze zrozumiane. Ono cały czas działa. 6,75 cały czas działa w kolejnych kwartałach. I to widzimy w danych dotyczących kredytu konsumpcyjnego, kredytu mieszkaniowego w szczególności. Tam to najsilniej działa. I w wielu innych rzeczach dotyczących przedsiębiorstw. Oczekiwania inflacyjne się poprawiają. Zarówno przedsiębiorcy, których ankietujemy, jak i konsumenci też zrozumieli, przyjęli w większości, że inflacja będzie maleć. Wreszcie te katastroficzne myśli, te katastroficzne wizje jakiejś niesłychanie wysokiej inflacji, które niestety no, tabloidy, jedna stacja telewizyjna napędzają ile mogą. Ludzie zrozumieli, że to jest przesada, że to jest po prostu konwencja taka wynikająca z polityki, z ideologii. No, tabloidy same z siebie muszą zawsze sensacje podawać i jakieś czarne dane, jak to mówią. Muszą informować, że człowiek pogryzł psa, nie, że pies człowieka, bo to drugie to nie jest żaden news. No tak to jest. Ale też jest oczywiście gorączka wyborcza. Nie takie złe zapowiedzi jeszcze mogą być. No ale ciekaw byłbym, co ten polityk mówi, który przewidywał, jeden z bardziej znanych w Polsce, że 30 zł będzie chleb najtańszy. To już znalazłem wytłumaczenie w pewnej mojej ulubionej gazecie, mówię z przekąsem, że Glapiński mówił, że chleb tyle kosztuje u niego w okolicy, ale przecież to nie jest chleb. I tu przytoczone wypowiedzi mistrzów piekarnictwa różnych, którzy mówią, że ten chleb baltonowski i jemu podobny, to nie jest chleb, bo to jest taki marny produkt, którego nie można nazwać chlebem, bo prawdziwy chleb to kosztuje 20 ileś złotych czy coś. A skromnie jem chleb baltonowski, jest bardzo dobry, jest normalny chleb. No nie ma tam rodzynek, orzechów, czegoś tam, no ale to jest chleb. No to nie jest jakiś podchleb, to nie jest jakiś surogat chleba, to nie jest parachleb. To nie jest jak czekolada, czekoladopodobne, chlebopodobne, to nie jest, to jest chleb, normalny, zwykły chleb, dobry. I szczęśliwie no, te ceny wzrosły, ale w tym wypadku nie 30 zł. No, opanujmy się. Zobaczmy, co się z masłem dzieje, o którym tu mówiłem i co było wyśmiewane. Teraz jest problem z tym, że jest konkurencja, kto bardziej obniży ceny masła. Za bardzo wywindowano ceny masła, między innymi to media spowodowały. Ci sprzedawcy masła, bo nie producenci, producenci mało na tym skorzystali, ale sprzedawcy, wielkie sieci, wywindowały ceny masła w pobliżu 20 zł, mówi o kostce. Obierając jakieś niesamowite. Konkurencja jakoś nie zadziałała dobrze. Wszyscy podnosili te ceny. Z punktu widzenia producentów i rolników, to ceny masła kostki nigdy nie powinny przekroczyć 7 zł. Oni tyle jakby skorzystali na tym wzmożonym popycie na masło w tym trudnym okresie. A reszta przejęły sieci dystrybucji. Podbijane tym, że ludziom wmawiano, że te ceny będą rosły, to ludzie już się cieszyli, że kupują za 10 zł, za 15, bo zaraz będzie nie wiadomo ile. I oczywiście zrobili błąd w swojej masie. Nie mówię o poszczególnych sieciach dystrybucji, które się obłowiły. Ale w swojej masie zrobili błąd, bo masło w podręcznikach ekonomii, nawet dla pierwszych roków studiów, masło jest wyjątkowo łatwo zastępowalne przez oleje roślinne utwardzone. Zdrowe, niezdrowe, smaczne, niesmaczne, ale wyjątkowo łatwo jest przestawić się z masła na różnego rodzaju margaryny i roślinne masła. I to nastąpiło. Ludzie błyskawicznie zastąpili drogie masło tańszym zamiennikiem w postaci masła roślinnego. I nagle popyt na masło radykalnie spadł,
i są kłopoty z jego sprzedażą, co powoduje te atrakcyjne wyprzedaże. Że niektóre sieci sprzedają, że 2 kostki masła się kupuje, to 2,80 za kostkę. Nie mogę nas wymieniać oczywiście i reklamować. Bo wyjątkowo łatwo jest zastąpić to masło. I te rodziny wrócą oczywiście z powrotem do masła naturalnego, ale nie tak szybko. Część pozostanie przy tym maśle roślinnym jakiś czas, no bo to znakomicie budżet wspiera. Pamiętają Państwo, taka panika była z cukrem też. Ludzie nakupowali, różne rodziny, całe kredensy cukru nagromadzili. Chociaż było wiadomo, że tak nie będzie. Z węglem, mnóstwo gospodarstw, jeśli to jest możliwe, czy piwnic jest zawalone węglem. Bo taką panikę ludziom wmówiono, że ludzie nakupowali tego węgla i przedsiębiorstwa nakupowały za dużo. Wszystko jakąś taką, przez ludzi, których pragną, czy instytucje, które pragną, żeby była panika, żeby był strach, żeby było ogólne poczucie zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. No bardzo niekorzystne zjawisko ekonomiczne. Nas, ekonomistów Narodowego Banku Polskiego, no to bardzo martwi. Ten stopień wiary społeczeństwa w wiarygodną informację powinien być wyższy. Jeśli coś się rzeczywiście źle dzieje, to my informujemy. Tego nie trzeba czerpać tej wiedzy z jakichś plotek, z jakichś tabloidów. My informujemy. My nigdy ani nie zaróżawiamy informacji, ani nie zaczerniamy. Narodowy Bank Polski dlatego jest niezależny i po to jest niezależny, że mówi prawdę. Po prostu nie ma żadnych intencji. My nie uczestniczymy w żadnych wyborach. My dobre wiadomości tak samo przekazujemy jak złe wiadomości. Bo podstawą dobrego sterowania państwem, w tym polityką pieniężną, jest prawda, jest rzetelna informacja. I my tu nie odbiegamy od rzeczywistości nigdy. Jak się czegoś złego dowiemy, to informujemy, że jakieś złe zjawisko następuje. Ale chętnie, i tak było przy wzroście inflacji takim strasznym, ale chętnie teraz informujemy, że widzimy już światło w tunelu, że widzimy ten spadek z tego płaskowyżu. Patrzymy pod nogi i już tam widać. Po pierwszym kwartale będziemy mieli ten szybki spadek w dół. Oczywiście w ramach tej wiedzy, którą dzisiaj mamy. Jeszcze raz to powtarzam, bo w nieskończoność są puszczane w telewizji pewnej moje wypowiedzi, kiedy ja mówiłem, że Polsce nie grozi inflacja, że inflacja jest przejściowa, że spadnie. Po pandemii inflacja wszędzie skoczyła w górę, bardziej niż się tego banki centralne spodziewały, od Ameryki do Europy. Ale to było po pandemii i wiadomo było, że ta inflacja spadnie, w miarę tak jak się odbudują łańcuchy dostaw i tak dalej, i tak dalej. No ale potem był szok energetyczny i te przewidywania się okazały całkowicie nietrafne. No to jest przecież normalne. To tak jakby prognostycy pogody przewidywali, że jutro będzie słoneczny dzień w Warszawie, a tu meteoryt walnął w centrum Warszawy i całe niebo się zasnuło dymem. Z ogniem i by się śmiali z tych prognostyków, że prognoza pogody okazała się całkowicie nietrafna, prawda? No i to, co to za fachowcy, jak nie przewidzieli nawet następnego dnia pogody. No, my takich rzeczy nie przewidujemy. Wojna w Ukrainie, ten atak nie przyszedł nam do głowy, no bo nikomu nie przychodził. My słuchamy fachowców. Od wojny, od wojska i tak dalej. Więc jeśli te warunki, które są teraz i te zjawiska, które można przewidzieć, będą, to inflacja na koniec roku będzie się mieściła w takim przedziale właśnie, że możliwa jest inflacja na poziomie 6%, a ona gdzieś tam będzie w przedziale 6-9. I tego się trzymajmy. Bardzo byśmy się z tego cieszyli, chociaż to nie jest nasz ostateczny cel. I w kolejnym roku, i w następnych zawsze dążymy, żeby inflacja była jak najbliższa tego celu 2,5 plus minus 1. Wzrost się osłabia we wszystkich gospodarkach największych i także w Polsce. Inflacja maleje. To jest powszechne zjawisko. Osłabianie wzrostu z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba jest negatywnym zjawiskiem. Spadek inflacji pozytywny. I chodzi o to, żeby ten wzrost się nie osłabił, nie przeszedł aż tak bardzo i nie przeszedł w recesję, w szczególności w bezrobocie, a inflacja, żeby spadała cały czas. No i to jest takie cyzelowanie
tego lekarstwa. Nie podać go za dużo, nie podać go za mało. To jest leczenie gorzkim lekarstwem. Jak się go poda za dużo, to oczywiście się wpędzi gospodarkę w recesję i w trudne zjawisko. Z tego, co wiemy dzisiaj, powtórzę to trzy razy, z tego, co wiemy dzisiaj, oceniamy, że obecny poziom stóp procentowych NBP jest właściwy. I podobnie wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej postępują. Doszły do poziomu i się zatrzymały. Nie uważamy, że inflacja jest już opanowana, nie uważamy, że inflacja jest niska. Inflacja jest bardzo, bardzo wysoka. Zbyt wcześnie, żeby dyskutować na temat obniżki stóp procentowych, to często pytanie jest podnoszone. Jak będzie tak przebiegać obniżanie się inflacji, jak to przewidujemy, to ta sprawa się pojawi oczywiście jako przedmiot dyskusji w NBP. Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą zależały od nadpływających danych i od oceny tych danych. Mam nadzieję, że one będą pozytywne. Chciałbym, żeby z dzisiejszej konferencji wyszło pozytywne przesłanie, które bardzo mocno powtórzę w marcu, a już w kwietniu bardzo silnie. No, że inflacja silnie spada. Teraz widzimy, że tam już spada, że tam się te schody w dół zaczynają. Już to widzimy. Ale dojdźmy do tej krawędzi schodów, żeby rzeczywiście się cieszyć. Co oczywiście jest trochę też takie ironiczne, że się będziemy cieszyć, że inflacja nadal jest taka wysoka, ale jednak szybko maleje. No tak to jest. To tak jak mamy gorączkę 40, to może nie my, bo niekoniecznie jesteśmy przytomni, ale nasza rodzina się cieszy, że zeszło na 39,5, a potem na 39. Jest się z czego cieszyć, chociaż się jest dalej chorym. To jest sytuacja Polski, wszystkich krajów europejskich i świata. Nasza inflacja nie jest szczególnie wysoka na tym tle. Jest typowa dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dla naszej wielkości. Wszystkie procesy się dokonują logicznie i spokojnie. Kurs złotego nie podlega jakimś radykalnym zmianom, które by budziły niepokój. Najczęściej jak jest powszechne narzekanie i polityczne jakieś uwagi, że złotówka się złamała, to ona zaraz potem rośnie. Tak było, jak zatrzymaliśmy tempo wzrostu stóp procentowych i były powszechne przewidywania, szczególnie w jednej stacji telewizyjnej i w jednej gazecie, że inflacja wystrzeli, że kurs złotego spadnie radykalnie. Od tego momentu się zaczął podnosić, nie dzięki nam. Kurs złotego jest w pewnym generalnym trendzie wyznaczonym przez kurs euro wobec dolara przede wszystkim. My z euro razem chodzimy po tej amplitudzie. Jak euro rośnie wobec dolara, to i my wobec dolara mamy silniejszy kurs złotego. Jak słabnie, to i my. Ale to nie jest też takie jeden do jednego. Z opóźnieniem albo nie całkiem. To jest podstawowe przesłanie. No i pamiętajmy, że złoty jest walutą, na którą są największe przepływy, największe, jak to się nieładnie mówi, spekulacje, no zakupy i sprzedaż. Bo my jesteśmy dużą gospodarką posiadającą wolną walutę. Niesłychanie atrakcyjne połączenie. Niesłychanie, którego nam wszyscy zazdroszczą. Jak ma się mniejszą gospodarkę, nie można sobie pozwolić na wolną walutę. Wolno fluktuującą na wolnym rynku walut. To jest zupełny wyjątek w skali świata. Albo się za dużym, albo za małym, żeby mieć coś takiego. Ameryka się nie kłopocze specjalnie, bo dolar jest akceptowany powszechnie i będzie. Bo jest potęgą numer jeden cały czas, militarną świata. My musimy o to dbać. Dbamy o to, żeby kurs złotego był właściwy i żeby złoty był mocną walutą. Nigdy nie dążyliśmy do osłabienia polskiego złotego, jak to niektórzy zarzucali. Ale też awanturniczo nie staramy się, żeby ten kurs rósł. Nie ma takiej potrzeby. On właśnie ma być wolny. Raz rosnąć, raz słabnąć. Amortyzować te wstrząsy, które koniunktura światowa przynosi. To jest taki nasz zderzak jakby. Nie kierujemy się interesami ani tych, co bardzo za granicą te złote wydają. To nas nie interesuje. Kierujemy się interesem gospodarki. Co do euro, pojawiają się znowu jakieś egzotyczne wypowiedzi dotyczące tego, że wejście do strefy euro by nam coś pomogło, inflację powstrzymało i tak dalej. No wiedzą Państwo, że w krajach posiadających euro bałtyckich na przykład inflacja jest o wiele wyższa. To w ogóle nie jest ta droga.
Kto za strefą, kto za euro jest szczególnie? No przede wszystkim ci, co nie lubią Polski. Ci, co by chcieli likwidacji Polski jako kraju niepodległego, suwerennego. Co by chcieli, żeby Polska była jakąś tam prowincją czy landem w kraju europejskim tak zwanym, który tam wydaje im się, że kiedyś powstanie. Często to są byli marksiści, leniniści, co też kiedyś myśleli o likwidacji wszystkich państw i powstaniu takiego robotniczo-proletariackiego, komunistycznego tworu, takiej Euroameryki. Jakaś ciągła niechęć do państw narodowych. To jest po pierwsze. No po drugie bogaci ludzie, bardzo bogaci, których w Polsce jest tam, nie wiem, 2%, 3%, 4%. Tak z podatkowych statystyk wynika, chociaż rzeczywiście wiadomo, że oni te podatki niechętnie płacą i ukrywają te majątki. Ale strasznie bogaci ludzie, bardzo bogaci, oczywiście są zainteresowani w euro. Oni wydają w euro, inwestują w euro, posiadają w strefie euro te lokaty, inwestycje. No i dla nich to jest korzystne. Ale dla Polaka, dla przeciętnego Polaka, dla 95% Polaków oczywiście złoty jest najlepszą walutą, bo zapewnia szybki wzrost gospodarczy i doścignięcie pułapu zamożności krajów Europy Zachodniej. A to jest coś, co wszyscy Polacy chcą osiągnąć. Ale ci najbogatsi nie, bo oni już dawno ten pułap mają, tych zamożnych zachodnich Europejczyków. I na tym nie zależy, by reszta społeczeństwa też osiągnęła tą zamożność. No tak to jest. Warszawiakom średnio też mniej zależy, bo Warszawa średnio jest na poziomie grubo kilkadziesiąt procent powyżej średniej unijnej. My, w większości pewnie na tej sali warszawiacy, ja z urodzenia, no żyjemy w tej enklawie jakby zamożności w Polsce. Ale proszę się tym nie kierować, proszę się kierować interesem całej Polski, wszystkich Polaków. Chcemy, żeby wszyscy żyli przyzwoicie. Też mi się to lepiej udaje, czasami gorzej. Wydaje mi się, że przez ostatnie lata jakoś nam się udaje. Nawet w tych trudnych kryzysach, w wojnie, jesteśmy państwem przyfrontowym. Ponosimy ogromny ciężar, także finansowy, pomocy Ukrainie, sprzeciwianiu się tej bestii ze wschodu. Mimo tego się zbliżamy do krajów zachodu. Czekają nas teraz kolejne wysiłki, zakup uzbrojenia, powiększenie naszej armii. Chcielibyśmy być najsilniejszą armią europejską, konwencjonalną, no, nie licząc tureckiej, no, ale to jest częściowo tylko europejskie. Dlaczego chcemy być i ten wysiłek ponieść? No żeby bezpiecznie można było żyć. Tylko po to i wyłącznie. Ale to kosztuje. Armia, wydatki zbrojeniowe oczywiście też kosztują. Chcielibyśmy, żeby to się dokonało. My chcielibyśmy, czyli wszyscy w Polsce, no, którzy o czymś decydują. Chcielibyśmy, żeby się to dokonało bez uszczerbku na poziomie życia Polaków i bez spowolnienia tego doganiania krajów najbogatszych. Jestem pewien, że to się uda. No to jest ten rok, przyszły rok, jeszcze dwa lata. To jest chyba akceptowane przez większość Polaków, którzy coś rozumieją z tego, co się dzieje i rozmawiają chociażby z Ukraińcami. Na Nowym Świecie jest bardzo dużo, to spaceruje Ukraińców, można rozmawiać. Jeszcze niedawno żyli ci, co w dużych miastach, no w jakimś tam względnym dobrobycie i spokoju, nie przyszło im do głowy, że nagle mogą żyć na emigracji i w takiej sytuacji. Nigdy do tego nie dopuścimy, żeby się stało w Polsce. A przeciwnie, pomożemy, żeby Ukraina stała się wolnym, niepodległym krajem. Potencjalnie zamożnym, ogromny potencjał ludnościowy, zasobów naturalnych, przestrzeni, dobrze położony komunikacyjnie i tak dalej. No ale długa droga przed nimi oczywiście. My tą drogę już przeszliśmy. Ślady komunizmu są, ale raczej w mentalności ludzkiej, w reprezentacji Polski w Parlamencie Europejskim na przykład personalnie, absurdalnej jakiejś, która w żaden sposób nie reprezentuje, mówię o opozycyjnej części, która nie reprezentuje wolnej Polski, tylko właśnie jakieś tam złogi jeszcze komunistyczne, podkomunistyczne, ale w materialnej strukturze, bazie, w wydajności, w efektywności naszej gospodarki, w jakości pracy przedsiębiorców i wykwalifikowanych pracowników nie ma śladów komunizmu, ani w mentalności zwykłych ludzi. Chcemy żyć w normalnej Europie, normalnie się bogacić, żyć, cieszyć się życiem. A nasza jedyna różnica z Europą Zachodnią jest taka, że trochę trwalsze są w Polsce zasady, na których Europa się zbudowała kiedyś.
Ale poza tym jesteśmy typowi i normalni. Co nie znaczy, że chcemy likwidacji naszego państwa. Przeciwnie, chcemy umocnienia naszego państwa, Polski jako niepodległego kraju, który się szybko rozwija, jest nowoczesny, świetnie kształci ludzi, zapewnia odpowiedni poziom życia wszystkim. Nie wiem, czy to jest konserwatywne, czy lewicowe, czy prawicowe, no takie normalne, no. Ja takie poglądy mam. Może to jest socjalistyczne, że się chce, żeby nie było enklaw biedy. Może ktoś, jakiś tam są prawicowcy, czy pseudoprawicowcy, co by chcieli, żeby były enklawy biedy, bo to dla konkurencji lepiej. I bezrobocia. Nie, to nie jest właściwe podejście. Obowiązuje nas solidarność takiej wielkiej rodziny. Polska jest wielką rodziną. Mniejszą rodziną potem są różne wspólnoty, są miasta, a potem są nasze rodziny. Przecież dla których wszystko zrobimy. I powinno tak być z Polską. Także w Warszawie tak ludzie powinni myśleć. Dziękuję Państwu. Proszę o pytania. Bardzo proszę. Pan redaktor Rafał Tuszyński. Dzień dobry, Rafał Duszyński, redakcja ekonomiczna PAP-u. Panie prezesie, powiedział pan, że jest zbyt wcześnie, żeby dyskutować na temat obniżek stóp procentowych. Tymczasem tydzień temu premier Morawiecki powiedział, że obniżki stóp procentowych w tym roku są możliwe, a nawet prawdopodobne. To czy podziela pan tą opinię i jak pan na nią patrzy w kontekście niezależności mandatu Rady? A druga kwestia, wakacje kredytowe, które też pan już poruszył. Czy ich ewentualne przedłużenie w powszechnej formule na przyszły rok mogłoby wpłynąć na decyzję Rady, na przykład na wydłużenie okresu obecnych stóp procentowych? Bardzo szanuję zdanie pana premiera. Pan premier może wszystko powiedzieć, co uważa za stosowne. Podobnie jak pan, kolega też może powiedzieć wszystko, co uważa za stosowne, ale decyzję podejmuje Rada Polityki Pieniężnej, złożona z 10 osób, które same podejmują decyzję w głosowaniu. Nawet moje poglądy to jest tylko 1/10 w głosowaniu. Dopiero jak jest remis, jak Państwo wiedzą, no to decyduje mój głos. Ale to jest tylko 1/10 głosów. Nasze stanowisko jako NBP, oparte na danych, na wynikach prac naszego Departamentu Analizy Ekonomicznej, jest takie, że w tej chwili za wcześnie jest o czymkolwiek mówić. My przecież nawet, to chciałem, może nie powiedziałem tego wyraźnie, my nawet nie zamykamy cyklu podwyżek. My oficjalnie, formalnie nie zamykamy cyklu podwyżek, co zapowiadaliśmy. Że do końca lutego tego na pewno nie zrobimy. Bo styczeń i luty są pewną zagadką, no są pewnym niepokojem. Jak te podwyżki cen administrowanych ostatecznie zostaną zrealizowane. My sobie zostawiamy tą furtkę, żeby podwyższyć net stop. Ale generalnie zakładamy, to wynika z projekcji, że jeśli wszystko pozostanie w ramach tego, co teraz można przewidzieć, to oczywiście w pewnym momencie pojawi się przestrzeń do obniżek, ale kiedy to będzie, to mi trudno powiedzieć. Jakby mnie pan spytał o to w maju czy w czerwcu, to coś będzie można powiedzieć. No teraz to jest przedwcześnie. Teraz walczymy z wysoką inflacją i chcemy ją radykalnie ścisnąć, zdusić w dół. I to się dzieje. I drugie pytanie było o wakacje kredytowe. No my przy pierwszych tych wakacjach kredytowych powiedzieliśmy tylko taką uwagę, że te wakacje kredytowe, oczywiście one przeszkadzają w naszej polityce pieniężnej, ale nie kwestionując potrzeby, mówiliśmy, że powinny być ukierunkowane tylko na tych, co mają kłopoty w spłacie tych kredytów. A nie także dawać dodatkowy luz i środki najbogatszym, którzy też te kredyty biorą. Jest wielkość mieszkania, jest wielkość kwoty, którą można brać pod uwagę. No ale my rozumiemy, że rząd ma swoje przesłanki. Może nie miał czasu, może nie miał danych. No przecież to różnie jest. Natomiast jeśli będzie przedłużanie tych wakacji, no to jak będzie jakiś projekt na stole, to mu się przyjrzymy. No ale generalnie nasze stanowisko jest takie. Pani redaktor Renata Oliasz, bardzo proszę. Dzień dobry. Panie prezesie, pytanie mam o niepokój tego poziomu inflacji w styczniu i w lutym. GUS w połowie marca dokona aktualizacji tego koszyka inflacyjnego. W związku z tym, jakie pan widzi w tym względzie ryzyka? Jak duże? No niepokój mój też to budzi oczywiście, ale nie wiem jak to będzie. No zawsze jak GUS zmienia te koszyki, to statystyki się zmieniają, prawda? Też budzi to mój niepokój. No nie jest to dobry moment, kiedy może, żeby zmieniał te koszyki, bo akurat w tym momencie przegięcia z inflacji uporczywej i wysokiej w jakiś trend spadkowy inflacji, żeby akurat w tym momencie ten koszyk się zmienił, no to jest... Ja Państwu mówiłem, nie wtrącam się i nie komentuję i działań innych instytucji centralnych. No.
Gdybym ja cokolwiek mówił o GUS-ie, co on ma robić, no to przecież byłoby idiotyczne. No GUS robi, jak uważa, stosowne i na pewno ma jakieś racje za tym. Proszę ich pytać i oni to przedstawią. Nigdy nie wkraczą w inne kompetencje. Natomiast jak ktoś się wypowiada na temat tego, co jest w kompetencjach NBP-u, to jestem spolegliwy. No, rozumiem, że przecież ludzie mają swój temperament, swój zakres wypowiedzi i tak dalej, ale my jesteśmy niezależni. Ja już nawet o drugą kadencję się, proszę Państwa, nie muszę starać. My robimy to, co należy i będziemy robić to, co należy. Członkowie zarządu, czy Rada Polityki Pieniężnej ma też jedną kadencję tylko. To jest dobrze pomyślane akurat. Bo jeszcze w zarządzie ktoś może myśleć o drugiej kadencji, ale w Radzie jest jedna kadencja. Jest tylko to, co się robi, co się robiło, zostaje tego świadectwo. No. I my robimy niezależnie od wszystkich innych, a natomiast ten koszyk, oczywiście jego zmiana nas to trochę męczy. Nie wiemy, jak to wyjdzie. Jak będziemy już po tej zmianie koszyka, no to będziemy komentować, ale trafnie pani zauważyła problem. Nie wiem, w którą stronę to zadziała. Pan redaktor Piotr Skolimowski, bardzo proszę. Piotr Skolimowski, Bloomberg. Panie profesorze, pytanie mam o tą 6% inflację na koniec roku. Pan zaznaczył, że to jest jakby pana opinia. Moje, nie Narodowego Banku Polskiego, nie Departamentu Analiz, to nie wynika z modelu. To z czego ta różnica wynika? Jakby to pana no z modelu wynika, że w tym ostatnim kwartale będzie go 8. Może poniżej 8. Zobaczymy, będziemy mieli zaraz projekcję marcową. A ja mówię o grudniu. Aha. Bo to jest za kwartał, a ja mówię o tym trzecim miesiącu. No, według mnie w tym kwartale, znaczy według wszystkich danych, w tym kwartale będzie spadać cały czas inflacja. Będzie trochę wyższa w październiku, a trochę niższa w listopadzie i jeszcze niższa w grudniu. I czy taka inflacja właśnie na poziomie 6% to jest ten moment, czy ona by otwierała perspektywę do obniżki stóp, jeżeli taka znalazłaby się w projekcji, czy taka była, takie było oczekiwanie? No jeśli byśmy wiedzieli, że dalej już zdecydowany jest ten proces spadku, że to już nie ma żadnych wahań, że znów podskoczy inflacja czy coś, to się można pochylić nad tym. Ale tak jak już odpowiadałem w pytaniu wcześniejszym, no już wcześniej będziemy mogli powiedzieć, że proces dokonuje się radykalny spadku inflacji, nic go już raczej nie zakłóci. Nawet wcześniej można by to powiedzieć. Pani redaktor Ewa Wesołowska, bardzo proszę. Jak będzie 6%, no będziemy to wiedzieć nieoficjalnie, czy jakoś tam w przybliżeniu, bo nie będzie danych od razu, no to Sylwestra na pewno podwójnie wypije szampana dobrego. Panie prezesie, jaki może być maksymalny poziom inflacji w tym pierwszym kwartale i czy spodziewa się, że to nastąpi już, znaczy będzie widoczne w danych za styczeń? Czy może, znaczy i a jeżeli później, to ewentualnie co może być powodem, przyczyną takiego no jeszcze wzrostu? Tak, no tu nie zaryzykuję tych miesięcy. I jeszcze drugie pytanie, przepraszam. Tak, proszę. Kiedy spodziewa się pan, że inflacja spadnie poniżej 10%? Tu nie zaryzykuję tych miesięcznych jakiejś prywatnej wypowiedzi. No my projekcje robimy kwartalnie. I my na pierwszy kwartał przewidywaliśmy ponad 19%, ale nie 20, ale ponad 19%. Inni przewidywali, jak Państwo wiedzą, spoza banku, ale to są bardzo subiektywne ich oceny, powyżej 20. My przewidywaliśmy no blisko 20, ale poniżej 20. Pewne dane, zaraz będziemy widzieli, bo będziemy mieli marcową projekcję, ale pewne dane i przesłanki pokazują, że inflacja będzie niższa niż my przewidywaliśmy. Że będzie niższa niż to 19,8 powiedzmy. Natomiast ile w którym miesiącu, trudno powiedzieć. Widzi pani, ile to ciągle jest decyzji administracyjnych dotyczących cen i tych tarcz. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pani redaktor. Ale generalnie w pierwszym kwartale spodziewa się, że inflacja będzie niższa niż nasza projekcja zakładała. A poniżej 10%? No w połowie roku już na pewno tak powinno być. Pani redaktor Sylwia Rosiewicz. Ale to jeszcze oczywiście jednocyfrowa, to jest też taki moment, może nie szampana, ale radości, bo te dwucyfrowa inflacja, no to jest taka, nie pozwala nam spać, prawda? Jednocyfrowa z tendencją spadkową, no to już jest coś, o czym można normalnie myśleć. Z
Sylwia Rosiewicz, Fakty TVN. Panie prezesie, co by pan powiedział tym, którzy martwią się o sytuację finansową swojej rodziny w związku z inflacją? Zgodnie z najnowszym sondażem Kantar, takie obawy ma ponad 70% badanych. Nie dziwię się temu, jak słyszą, że inflacja jest tak wysoka, a jeszcze słuchają pani stacji telewizyjnej i różnych gazet, że jeszcze będzie kilkadziesiąt procent tej inflacji, no to tym bardziej się martwią. No. Martwią się o stan swoich portfeli, o swoje oszczędności, o w ogóle możliwość wydawania. To jest normalne. No. Zawsze powinniśmy się starać, żeby rodzina dawała sobie radę i, że tak powiem, na wyrost się powinniśmy martwić. No ja mam tylko do tych rodzin taki przekaz, że widzimy, odpowiedzialnie to mówię, nie kierując się żadną ideologią, polityką, czymkolwiek, osobistym interesem, że widzimy już to światło w tunelu, czy inaczej ten początek tego ruchu w dół inflacji. I mam nadzieję, że także w tych rodzinach nadal będzie ciężko, bo proszę pamiętać, że inflacja malejąca oznacza nadal przecież wzrost cen, tylko wolniejszy. Że to będzie powodowało, że ten lęk będzie coraz mniejszy i coraz mniej dolegliwe to będzie. Natomiast współczuję i rozumiem te rodziny. Ja pochodzę z niezamożnej bardzo rodziny. Mój ojciec co prawda pracował w Narodowym Banku Polskim po przeprowadzeniu się rodziny do Warszawy cały czas, kilkadziesiąt lat, ale był naczelnikiem przez większość część tej pracy. Mama nie pracowała, bo była chora, była nas czwórka i naszym posiłkiem podstawowym była po prostu zupa jarzynowa i rano jakiś chleb z czymś tam, bardzo skromnie. Natomiast potem chodziłem na stołówkę NBP, a potem na stołówkę w szkole i na studiach. Ale jestem przyzwyczajony do bardzo skromnego życia. Po zakończeniu studiów także nie miałem przecież mieszkania. Otrzymywałem wynagrodzenie asystenta, no bardzo niskie. Moja żona też pracowała naukowo za jeszcze niższe wynagrodzenie. Żyliśmy bardzo skromnie i wiem, co to jest. Staraliśmy się już z żoną nie pożyczać i żyliśmy bardzo skromnie, bo nie mieliśmy dzieci. No, na kota się sporo wydawało zawsze, bo to było trudno zdobyć tą rybę, ale dzieci nie mieliśmy, więc żyliśmy bardzo skromnie. Człowiek był młody i zdrowy. W wakacje jeździłem za granicę pracować i jakby tym się reperowało zawsze. Natomiast u mnie w domu rodzinnym, no zawsze rodzina się martwiła tym, jak już byłem większy, to wszyscy, no że byliśmy zapożyczeni. Prywatnie zapożyczeni u rodziny, u ludzi. Ciągły niedostatek. Wiem, co to jest i ten niepokój, czy wystarczy do pierwszego i rezygnacja z kolejnych wydatków, które nie są absolutnie niezbędne. Na przykład nie jeździłem, w pewnym momencie już przestałem jeździć na wycieczki szkolne, które każdy przecież uwielbia, bo to wiadomo, co się dzieje na wycieczkach szkolnych i to jest przyjemne doświadczenie, ale już nie jeździłem, bo rodzina nie miała tych skromnych środków, żeby mi sfinansować wycieczki. Także to nie jest dla mnie nic nadzwyczajnego. Nie jestem przyzwyczajony do luksusowego trybu życia, niezależnie od tego, jak teraz żyję. Kieruję się filozofią, że to, co się zarabia, trzeba wydawać i korzystać z życia, póki ono jest. I młodym ludziom, studentom też radzę, że myśląc o starości, płacili składki, jakoś myśleli o inwestycjach na starość, ale przede wszystkim korzystali z tego, że są młodzi i wydawali pieniądze na swoją edukację, ale także na przyjemności. Bo przyjemność w wieku 20 lat inaczej smakuje niż w wieku 80 lat, prawda? Także bardzo współczuję tym rodzinom, jest mi przykro i robimy wszystko, żeby te rodziny jak najszybciej no, się uśmiechnęły i zobaczyły, że będzie lżej. No, kiedy będzie lżej? No, inflacja, mówię, będzie spadać i w przyszłym roku już będzie w porównaniu z tym, co do tej pory, niska. Ale życie tych rodzin oczywiście niekoniecznie się tak poprawi. No, poprawa jest tylko możliwa razem, zbiorowa poprawa całej Polski. Wtedy wszystkie wynagrodzenia idą w górę. One szły szybko w Polsce w górę. Staraliśmy się jako kraj, to rząd się starał z kolei, żeby wynagrodzenia średnie nadążały za inflacją. Tak do niedawna było. Do niedawna wynagrodzenia szły za inflacją. Co z kolei z punktu widzenia walki z inflacją oczywiście nie jest dobre. No ale kierując się względami społecznymi. Od kilku miesięcy wynagrodzenia średnie nie idą za inflacją, są wolniejsze, ale to nie znaczy, że poziom życia radykalnie spadł. On jest na poziomie
średniej pewnie z połowy roku 2021. To na następnej konferencji mogę precyzyjnie powiedzieć. No trochę spadł, no 1% spadł, średnio. Bo to średnia, to wiedzą Państwo, co to jest średnia, prawda? Jednym zyskali i nie stracili. Ale średnio jakiś 1%. Jeśli byśmy opanowali teraz inflację, no to zapobieglibyśmy temu, że nastąpiła jakaś pauperyzacja znacząca. No, jakbym był w rządzie, to bym pani precyzyjnie powiedział, no, co o takich rodzinach można powiedzieć, jak im można pomóc. Ja osobiście, jako człowiek, jako obywatel, jako wyborca z jednym prawym głosem, ja jestem za tym, żeby polityka społeczna była maksymalnie solidarna. Takie miałem zawsze poglądy, niezależnie od tego, że jestem konserwatystą. To poglądy zawsze miałem takie solidarnościowe, zresztą byłem w Solidarności, że trzeba społeczeństwo cywilizowane musi dbać o tych najsłabszych. Nie można dopuścić w Europie, już nie mówię tylko o Polsce, żeby ludzie cierpieli z bezdomności, żeby cierpieli z zimna, cierpieli z głodu. No myślę, że jakoś to wreszcie jest ogarnięte, ale do niedawna nie. Po prostu ze względów cywilizacyjnych. Jak to ekonomicznie tam działa, czy coś. Jacyś młodzi radykałowie, którzy się nazywają liberałami, czy libertarianami, by powiedzieli, no dobra, jest armia bezrobotnych, bo to pomaga zmobilizować innych i tak dalej. Nie. Traktuje raczej społeczeństwo jakąś taką wielką rodzinę, jest pewna odpowiedzialność. Oczywiście nie to, żeby wyposażać nadmiernie tych, co im się nie chce pracować, ale dbać o tych, co nie mogą pracować. Albo są wielodzietnymi rodzinami. Albo to, albo tamto. No jest milion różnych, albo są niesprawni. Milion przyczyn, ale musimy dbać. Tak jak o członka rodziny. No przyzwoite życie w miarę musi mieć. Jak na poziom danego kraju. Proszę pamiętać, że my jesteśmy nadal, no z punktu widzenia zamożności, w tyle krajów europejskich. No, nie na samym końcu, ale w tyle. I tylko, że szybko zmieniamy swoją pozycję na coraz wyższą. Szybko, bardzo szybko, może najszybciej, nie wiem jak tam ta Rumunia, coś, no ale szybko się bardzo rozwijamy. I to jest wielka szansa, no do waszego pokolenia, nie dla mojego, ale dla waszego pokolenia. No, to 8 lat, czy 10 lat, no ta dekada to może być radykalna zmiana. Zresztą może na którąś konferencję przygotuję, jak to w ciągu ostatnich 10 lat się zmieniło. No bo te rodziny, co dzisiaj się określają, że są takie niezamożne, czy biedne, o ile gorsza była sytuacja jeszcze 10 lat temu, no to się jakoś tam poprawia. Ale jestem za tym, żeby tym rodzinom, jeśli tam nie ma tego jakiegoś elementu, no takiego, że ta ich zła sytuacja wynika z ich, że tak powiem, złej woli, żeby tym rodzinom maksymalnie pomagać. A już na pewno dzieciom, niepełnosprawnym, kobietom, które są zajęte tymi dziećmi i tak dalej. No. No w Wielkiej Brytanii często premierami są osoby z samych nizin społecznych, z niepełnych rodzin i ze skrajnej biedy. Dlatego, że system edukacji daje szansę się wybicie na najwyższe pozycje społeczne. U nas też tak powinno być. Edukacja. Edukacja jest tym, co daje tą szansę. I bezpłatna edukacja. Bezpłatna edukacja, bardzo kosztowna. Co prawda mam inne poglądy, jeśli chodzi o bezpłatną edukację, już na przykład lekarzy i tak dalej. To jakoś powinno być zrobione, że jak ktoś otrzymuje najwyższej klasy edukację, to coś dla Polski później robi, przynajmniej przez kilka lat. No ale to jest inna kwestia, skomplikowana. Zbadałem ten system edukacji w różnych krajach, no to jakoś zręcznie musi być dobrze zrobione. Nie może tak być, że kształcimy inżynierów, informatyków, lekarzy, a oni potem po studiach od razu wyjeżdżają. Przynajmniej jakiś czas coś dla Polski mogą zrobić. Nawet niekoniecznie od razu, tylko później wyjechać i później wrócić i odpracować. Albo zapłacić, albo zwrócić za studia, żeby to były pieniądze na stypendium dla następnego z niezamożnej rodziny, który będzie mógł studiować i zdobyć te wysokie umiejętności. No jakoś to zręcznie musicie państwo zrobić, bo ja się tym przecież nie będę zajmował. Ale państwo to musicie, jako młodsze pokolenie, jakoś zgrabnie ustawić. No. Jak czytam, że ani jedna politechnika nie powstała w ostatnich kilkudziesięciu latach, to włos mi staje na głowie, prawda? Krótki, ale staje. No jak to jest możliwe? No głównie politechniki się powinny rozwijać. Jak grzyby po deszczu powinny powstawać w Polsce. I bezpłatne studia, i stypendia. I powinniśmy kształcić mnóstwo ludzi. To jest ta szansa dla tych też niezamożnych. No ludzie z niezamożnych rodzin się lepiej uczą, bardziej się starają, bo wiedzą, że to jest ta szansa.
mają bezpłatne, muszą mieć stypendia, wyłapywać trzeba tych bardziej zdolnych. To jest tak trochę odbiega od pani pytania oczywiście. Pani pyta, co mogę powiedzieć. No współczuję im i mam nadzieję, że szybko im się ta sytuacja poprawi. Szybko to znaczy rok, dwa, trzy. No to jest szybko. Pan redaktor Mirosław Majeron, bardzo proszę. Panie prezesie, wspomniał pan wielokrotnie o tym, że w tym roku wyniki wielu gospodarek na świecie będą słabsze, także koniunktura w Europie będzie niższa. Wszystkich gospodarek niższa, praktycznie. No Chiny mówią, że tak. Inaczej. Chciałem zapytać, czy my te złe scenariusze już znamy? Czy pana zdaniem w związku z tym, że nie widać końca wojny, możemy poznać jeszcze gorsze scenariusze, na przykład dla Europy? Europa już się do takiej wojny, jaka jest, przyzwyczaiła, bo do najgorszego się możemy przyzwyczaić ekonomicznie. Europa się przyzwyczaiła, czy kończy się przyzwyczaić do braku gazu z Rosji, surowców z Rosji. Przestawiła się na inne tryby. Kosztowniejsze, droższe, ale się nauczyła. Natomiast jest cały czas pytanie, jak głęboka będzie recesja w Stanach i w Europie i czy w ogóle będzie. No jeszcze jakby pan mnie spytał na poprzedniej konferencji, to się wydawało, że w Niemczech jest nieuchronna recesja. Dlaczego to jest takie ważne? No bo Polska jest bardzo silnie, słabiej niż tam kilka lat temu czy 10, ale nadal bardzo silnie jesteśmy związani z gospodarką niemiecką. Recesja w Niemczech byłaby dla nas groźna, że u nas też może być recesja. Teraz wszystkie dane w Niemczech są bardziej optymistyczne. Więc wydaje się, że w ogóle, no w Stanach też mówią, że wydaje się, że udaje im się, jak to się mówi, uda im się miękkie lądowanie na niskich poziomach, chociaż tam pewnie bezrobocie wzrośnie, jak się przewiduje i tak dalej, ale że miękko im się uda wylądować nisko, ograniczyć inflację i znów kontynuować wzrost. Ale ja nie wiem, no to my się kierujemy ich tutaj przewidywaniami i one dla Niemiec są lepsze, dla strefy euro są lepsze, dla Stanów trochę gorsze. Oni nadal muszą podnosić stopy, bo dopiero co zaczęli je podnosić, czyli tłamsić gospodarkę, a jednocześnie gospodarka obniża loty. No to jest trudne. To jest zawsze trudne. No i to jest relacja, no amerykański bank centralny ma w ogóle cele dwa, zatrudnienie i pieniądz jakby. My mamy tylko pieniądz, no ale oczywiście nie można założyć w Narodowym Banku Polskim, ustawodawca tego nie założył, są jacyś idioci albo sadyści. Ludzie, którzy w ogóle nie myślą o całej gospodarce i całym życiu społecznym. No więc my też musimy tak to cyzelować. Mówię, żeby to lekarstwo wyprowadziło nas z gorączki, z choroby, ale żeby pacjent przetrzymał to w dobrej formie. No dużo, proszę, jak państwo się interesują, czy pan wpływem za granicę na nas, proszę obserwować informacje o Niemczech, które się pokazują prawie codziennie. Jak się Niemcom uda tak suchą nogą przejść, no to dla nas bardzo dobra jest wiadomość. No Ameryka oddziałuje na cały świat oczywiście, ale dla nas Niemcy są najważniejsze, a potem strefa euro. Niemcy, strefa euro i dopiero świat. Czy mają jeszcze państwo jakieś pytania? Wyczerpaliśmy pulę pytań. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia.